Dzień dobry Państwu, witam serdecznie na kanale Kontrola Umysłu Ewa Pawela. Dzisiejsze nasze spotkanie chciałam poświęcić komuś absolutnie wyjątkowemu, kto niedawno od nas odszedł, to znaczy profesorowi Luc'owi Montagnier. Wczoraj na paryskim cmentarzu Père Lachaise odbył się jego pogrzeb. Mimo niezwykłych zasług pana profesora dla Francji, nie był to pogrzeb państwowy. W ogóle Luc Montagnier odszedł w ogłuszającej ciszy, jak pisały gazety na całym świecie, bo o ile cały świat oddał mu bardzo głęboki hołd za to wszystko, co uczynił, nie tylko w momencie wybuchu epidemii AIDS, ale również przy okazji swoich innych prac badawczych. O tyle we Francji prezydent Macron zdobył się tylko na bardzo krótki, parolinijkowy komunikat. Minister zdrowia wyraził swoje poruszenie z powodu tego zgonu. Ale tak naprawdę ani gazety głównego nurtu, ani oficjalne czynniki nie pospieszyły z kondolencjami w stosunku do rodziny. Starano się najpierw tą śmierć przemilczeć, a kiedy już ten właśnie ogólnoświatowy odruch serca i podziwu zmusił francuskie media do jakiejś reakcji, to złamano podstawową zasadę, że o zmarłym nie mówi się źle, i powielano w tych artykułach pośmiertnych te wszystkie zarzuty, te wszystkie szyderstwa, które panu profesorowi Montagnier towarzyszyły w zasadzie od momentu, kiedy w 2008 roku otrzymał Nagrodę Nobla za swoje prace, swoje i swojej ekipy. On współdzielił tego Nobla z koleżanką profesor Françoise Barré-Sinoussi. I w zasadzie no, nazajutrz po otrzymaniu tej nagrody już zaczęto mówić, że zachorował na chorobę noblistów, że dopadł go uwiąt starczy i że tak naprawdę powoli dryfuje poprzez swoje kolejne hipotezy naukowe w kierunku naukowej mielizny. Wielokrotnie jego słowa były przeinaczane, zwłaszcza w ostatnim okresie, to znaczy w okresie pandemii SARS-CoV-2. Przypisywano mu przeróżne dziwne wypowiedzi, które nigdy nie miały miejsca. Ja sama starałam się przynajmniej w polskiej przestrzeni publicznej prostować te cytaty, po prostu dlatego, że w momencie, kiedy ktoś miał do czynienia z takim artykułem, gdzie był jakiś przeinaczony tytuł, no to automatycznie to się powielało w mediach społecznościowych. No i w pewnym sensie później ułatwiało tak zwanym demistyfikatorem fejków, ułatwiało im po prostu deprecjonowanie wszystkiego, co mówił Luc Montagnier. Tutaj tak tytułem sprostowania on nigdy nie powiedział, że osoby zaszczepione pożyją góra do 2 lat. To mu po prostu przypisano. On nigdy nie był antyszczepionkowcem, wręcz przeciwnie. Podkreślał, że obrał właśnie taką ścieżkę życiową po to, żeby pójść śladami Pastera. Był jak najbardziej zwolennikiem szczepień. On po prostu tylko wraz z innymi wybitnymi francuskimi profesorami
walczył o to, żeby te szczepionki były bezpieczne, a przede wszystkim, żeby nie szkodziły dzieciom, to znaczy, żeby nie miały w sobie tak zwanych dodatków, adiuwantów zawierających aluminium czy inne nanocząsteczki metali, które mogłyby na przykład być odpowiedzialne za pandemię autyzmu. Profesor Montagnier był prawdziwym eksploratorem, prawdziwym poszukiwaczem przygód naukowych i jako takiemu oddał mu naprawdę ogromny hołd drugi wielki człowiek medycyny francuskiej, profesor Didier Raoult, podkreślając, że Francja jest takim krajem, gdzie nic tak nie przysparza człowiekowi wrogów, jak autentyczne osiągnięcia i dobrze zasłużona sława. Didier Raoult podkreślał, że no w zasadzie od momentu, kiedy Luc Montagnier zaczął odnosić te sukcesy w walce z epidemią AIDS-a, jeszcze na lata przed Nagrodą Nobla, no spotkał się z bardzo dużym ostracyzmem w swoim środowisku naukowym, ale że była to po prostu cena za wizjonerstwo, jakim zawsze w swojej pracy odróżniał się Luc Montagnier. Proszę Państwa, Didier Raoult sprostował, że wbrew powszechnej opinii, Luc Montagnier absolutnie nie był współodkrywcą wirusa HIV. Po prostu jako wizjoner na parę lat przed wybuchem tej epidemii zajął się bardzo wówczas dziwaczną hipotezą naukową o możliwości replikacji, inaczej o zdolności wirusów RNA do wzajemnej replikacji. I tym samym występował już w zasadzie na początku swojej drogi naukowej przeciwko dogmatowi założycielskiemu genetyki i biologii molekularnej, że możliwa jest replikacja tylko od kodu ADN do ARN i później do tworzenia protein. On się opierał o pracę innych naukowców, którzy stwierdzali, że występują na przykład takim nowotworze sarkomie u myszy, że prawdopodobnie odpowiedzialnymi za powstawanie tego guza był jakiś retrowirus RNA i w ramach swojej pracy w Instytucie Pastera Luc Montagnier stworzył takie specjalne laboratorium. To się dokładnie nazywało Laboratorium Onkornawirusów, to znaczy wirusów onkogen powodujących raka, czyli onkogennych wirusów, ze specjalizacją wirusów RNA, dlatego że to mogą być bądź wirusy z genomem zapisanym w DNA, bądź właśnie wirusy z genomem RNA, jak na przykład takie wirusy, które powodują białaczki ludzkich limfocytów T. I dzięki temu, że Luc Montagnier dysponował właśnie już tym laboratorium wyposażonym w najnowsze technologie analityczne w tamtych czasach, kiedy trafił do niego ganglion, czyli węzeł chłonny osoby zarażonej AIDS-em, no to po prostu można było przeprowadzić badania na ten temat i można było przede wszystkim powiązać właśnie tą rodzącą się epidemię tak zwanych gejowskich
nowotworów, bo tak to wówczas określano, właśnie z tym retrowirusem RNA. Proszę Państwa, tak się złożyło, że ja w stanie wojennym, czyli w momencie, kiedy zaczęli się pojawiać pierwsi pacjenci z taką bardzo niespecyficzną formą choroby, ja właśnie wtedy byłam w Paryżu i zaprzyjaźniona z młodą lekarką polską, hematologiem, która pracowała, była wówczas na stypendium naukowym w Instytucie Onkologii Gustave Roussy pod Paryżem. I ona współpracowała z lekarzami, którzy właśnie należeli do ekipy Montagnier. Był stan wojenny, ona mnie zabierała ze sobą na różne ich towarzyskie spotkanie i jak to wśród lekarzy bywa, nie rozmawiano o sprawach lekkich, łatwych i przyjemnych, tylko dyskutowano właśnie, że zaczynają się pojawiać w Paryżu coraz częściej bardzo dziwne i bardzo trudne do wyleczenia przypadki. My już dzisiaj mamy odpowiedni dystans do tej historii, ale wtedy naprawdę była to panika na pokładzie w tych laboratoriach badawczych i właśnie dzięki Lucowi Montagnier, który stworzył swojej ekipie odpowiednie warunki do zbadania tej patologii, można było zdiagnozować, że to właśnie ludzkie limfocyty są takim celem tych właśnie wirusów RNA. Można było opracować metody diagnostyczne, to znaczy bardzo szybko zidentyfikować tych zarażonych i można było potem podjąć pracę nad ewentualnymi protokołami leczenia tej patologii. I dlatego profesor Raoult mówi, że już za to samo należało się Lucowi Montagnier poczesne miejsce w historii medycyny, ale on jakby powtórzył to, dlatego że później zidentyfikował jeszcze innego retrowirusa i później również miał bardzo bogate życie naukowe. Życie naukowe znaczone hipotezami, znaczone może nawet nie tyle wytyczaniem ścieżek, co po prostu przecieraniem ścieżek na różnych bardzo dziwnych polach naukowych. Przy czym profesor Didier Raoult mówi, że o ile nie wszystkie te hipotezy znalazły lansowane przez Luca Montagnier znalazły swoje odbicie w późniejszych badaniach, o tyle tak naprawdę trzeba poczekać, bo być może wizjonerstwo Luca Montagnier po prostu zaowocuje na pewnych obszarach badań dopiero za kilka albo kilkanaście lat. Niemniej no, za osiągnięcia ścigała go niechęć, a nawet jak mówi profesor Raoult, szczera nienawiść środowiska, jego własnego środowiska naukowego. Dlatego jak tylko mogli się go pozbyć w Instytucie Pastera, to znaczy kiedy osiągnął wiek emerytalny, to po prostu odstawili go na boczny tor. On później pracował w Queen's College w Nowym Jorku do 2001 roku. Później był profesorem wizytującym w Szanghaju w Chinach, ale tak naprawdę ciągle znajdował bardzo liczne ekipy badaczy na całym świecie,
które szukały jego patronatu, które szukały jego wiedzy i jego pomysłów na innowacyjne badania. Czym, może jeszcze wrócę do faktu, że tak naprawdę odsyłając Luca Montagnier na emeryturę, Instytut Pastera pozbył się kury znoszącej złote jajo. Dlaczego? Dlatego, że Luc Montagnier nie tylko opracował patent dla Instytutu Pastera, który później, prawda, skutkował przez lata określonymi benefitami, ale również bardzo poruszona epidemią AIDS księżna Windsoru, czyli Wallis Simpson, która mieszkała od czasu małżeństwa z Edwardem VIII, mieszkała w Paryżu. Ona zapisała Instytutowi Pastera całą swoją fortunę, w tym wszystkie swoje klejnoty nieoszacowanej wartości. I to jakby było, no było naprawdę wiano, które wniósł ze sobą takie bardzo konkretne i bardzo, bardzo brzęczącej monecie, które wniósł Instytutowi Pastera Luc Montagnier. Pracował tam na czele laboratorium onkologii wirusowej od 1972 do 2000 roku. Ma na swoim koncie 350 publikacji naukowych i nie tylko, i popularno-naukowych. I jak o tym zaświadcza Instytut Pastera, jest współautorem 750 patentów. Oczywiście, prawda, jako współautor czy jako szef całej ekipy naukowej. Był także wieloletnim honorowym dyrektorem do spraw badań w CNRS i oczywiście członkiem Akademii Nauk i Medycyny. I teraz, proszę Państwa, dlaczego mimo tak olbrzymich zasług nie, jego pogrzeb był pogrzebem iście prywatnym. Nie pojawiły się na nim żadne osobistości świata naukowego czy medialnego. Dlaczego w ogóle nie poinformowano społeczeństwa francuskiego, że umarł ktoś tak wybitny? Ano dlatego, proszę Państwa, że zdaniem profesora Raoulta, Luc Montagnier zawsze stawał w poprzek dogmatom naukowym powszechnie obowiązującym. I po prostu wszyscy ci, których nie było stać na własne osiągnięcia naukowe, których jedynym tytułem do chwały było powielanie, powtarzanie bez końca tychżeż dogmatów naukowych, oni po prostu od lat dyskredytowali wszystkie jego pomysły, wszystkie jego prace. A trzeba przyznać, że Luc Montagnier z dużą radością stawał o konia, stawał w poprzek i lansował hipotezy, czy wspierał autorów hipotez, którzy po prostu byli absolutnie no, skazani na banicję z francuskiego życia naukowego. Luc Montagnier interesował się tak zwaną pamięcią wody, to znaczy popierał badania francuskiego chemika Jacques'a Benvenista nad skutecznością homeopatii. Również w Szanghaju skompletował taką ekipę, która się zajmowała emisją bardzo słabych sygnałów elektromagnetycznych zarejestrowaną podczas badania krwi u człowieka,
U człowieka zarażonego różnymi wirusami bądź różnymi bakteriami. Luc Montagnier od 2010 roku upatrywał w tym bardzo dużą nadzieję dla medycyny przyszłości, zwłaszcza dla, bo zauważał, że tego typu emisja bardzo słabych sygnałów elektromagnetycznych jest wspólna nie tylko dla różnych chorób wirusowych czy bakteryjnych, ale że tak naprawdę bardzo specyficzne sygnały są emitowane we wszystkiego typu chorobach cywilizacyjnych, jak na przykład cukrzyca, jak na przykład oczywiście różnego typu nowotwory, ale też choroby neurodegeneracyjne typu Parkinson, typu Alzheimer, także w boreliozie i w AIDS-ie. I tutaj pan profesor lansował dwie hipotezy, że po pierwsze można by było w ten sposób dość precyzyjnie diagnozować te wszystkie patologie, ale również, że można by było leczyć te choroby cywilizacyjne i na przykład starał się w ten sposób nie tylko antybiotykami, ale również poprzez tak zwaną medycynę wibracyjną leczyć autyzm u dzieci i bardzo intensywnie nad tym pracował. Kolejna sprawa, proszę Państwa, to jego stosunek do szczepionek. Jak najbardziej nigdy i w żadnym momencie nie negował skuteczności szczepionek i nie negował faktu, że szczepionki tak naprawdę pomogły w XX wieku opanować czy wyeliminować cały szereg chorób. W 2017 roku, kiedy we Francji, tak jak u nas w Polsce, rządzący próbowali zmienić ustawodawstwo o ochronie zdrowia publicznego po to, żeby móc bezkarnie umieścić bardzo długie listy szczepionek obowiązkowych dla dzieci, wtedy dwóch, no powiedziałabym, gigantów francuskiej medycyny, to znaczy właśnie Luc Montagnier i onkolog, chirurg, profesor Henri Joyeux, mieli takie spotkanie, podczas którego tłumaczyli, dlaczego te szczepionki z pierwszej połowy XX wieku były bezskuteczne i bezpieczne, a dlaczego należy się zastanowić nad sensownością i bezpieczeństwem nowej wersji szczepionek, bogatych w bliżej niesprecyzowane adiuwanty. Podkreślali zwłaszcza, że całkowitym nonsensem jest szczepienie dzieci w bardzo wczesnej fazie, po prostu dlatego, że dzieci przynajmniej do 6 miesiąca życia są chronione przez przeciwciała matki, a w wypadku, kiedy dziecko jest karmione piersią, to nawet do 18 miesiąca życia. Z tym, że powtarzam, bardzo uważnie i wielokrotnie wysłuchałam tej konferencji obu profesorów, po prostu dlatego, że nosiłam się z zamiarem przetłumaczenia jej, bo wtedy właśnie myśmy również mieli ten kłopot i myśmy również wokół Stop NOP-u walczyli z tym ustawodawstwem, które u nas zaproponowano. Więc naprawdę była to wspaniała konferencja, wspaniała wypowiedź dwóch odpowiedzialnych, bardzo zatroskanych o zdrowie przyszłych pokoleń Francuzów lekarzy.
No i wreszcie, proszę Państwa, ostatni etap drogi naukowej pana profesora Montagnier, etap, który zapamiętamy wszyscy. Dlatego, że podejrzewam, że dla szerokiej publiczności tak naprawdę dopiero w trakcie tej pandemii Luc Montagnier stał się żywą legendą. Dlaczego? Dlatego, że od początku podkreślał, ja przypominam, że pierwsze takie jego wystąpienie miało miejsce w kwietniu 2020 roku, gdzie na podstawie doniesień swoich młodszych współpracowników postawił hipotezę, że ten wirus mógł być w pewnym sensie spreparowany ludzką ręką, że mógł być jakąś próbą, znaczy, że pewne jego fragmenty wskazywały, że tutaj dochodziło do pewnego wzmocnienia funkcji pewnych fragmentów tego wirusa i że w związku z tym należy przyglądać się bardzo uważnie, w jaki sposób ten wirus będzie ewoluował, gdyż jego zdaniem ta epidemia powinna wygasnąć stosunkowo szybko, dlatego że tego typu jakby wstawki w sposób naturalny są eliminowane przez naturę. Bardzo wcześnie ostrzegał przed terapiami genowymi, które dla nas przygotowano, po prostu dlatego, że on miał absolutną świadomość od początku, jak Państwu to wyjaśniłam, że tego typu wtryski z ARN, z RNA po polsku, przepraszam, z RNA po polsku, mogą się po prostu skończyć włączeniem pewnych sekwencji nukleotydów do naszego genomu. W miarę jak stawało się oczywiste, jak bardzo te kampanie szczepienne powodują no, moc ludzkiego cierpienia i bardzo wiele efektów ubocznych, dyskurs profesora Montagnier się coraz bardziej radykalizował. Podkreślał, że on sam nigdy w życiu nie podda się tego typu szczepieniu. W jednym ze swoich wywiadów z France Soir powiedział, że dokładnie rozumie Hindusów, którzy, żeby uniknąć szczepawki, wskakiwali do Gangesu, że on też się temu nie podda. W jednym z ostatnich swoich wystąpień w Mediolanie powiedział, że tak naprawdę to ludzie niezaszczepieni ocalą ludzkość, są w pewnym sensie strażnikami ludzkości, dlatego że, jak dodał podczas wysłuchania publicznego w parlamencie luksemburskim, tak naprawdę mamy tutaj do czynienia z trucizną, którą się wprowadza do ludzkich organizmów. Powoływał się na to zawsze, na przysięgę Hipokratesa i na zasadę primum non nocere, to znaczy po pierwsze nie szkodzić. I podkreślał, że w ostatnich 2 latach na świecie mieliśmy do czynienia z tak zwaną medycyną jatrogenną, to znaczy medycyną, która na skutek niewłaściwych procedur, na skutek błędów ludzkich, po prostu zamiast leczyć, szkodzi ludziom. Oczywiście nie mogło się to podobać aktualnie rządzącym we Francji, stąd taka omerta
stąd ta cisza nad tą trumną. Ale proszę Państwa, ponieważ Luc Montagnier był dla wielu milionów ludzi na świecie, no jednym z ich głównych rzeczników i obrońców. Wobec tego wczoraj na cmentarz Père Lachaise przyszły wielkie tłumy. Przyszły wielkie tłumy z napisami „Dziękujemy Panie Profesorze”. I proszę mi pozwolić, że ja w imieniu nas Polaków też podziękuję. Podziękuję bliskim Pana Profesora, jego współpracownikom i podziękuję Francuzom za to, że tak wiele się od niego nauczyliśmy i w zasadzie wspierał nas już od wielu lat. Jak mówię, to nie tylko ten okres pandemii COVID-19. Już cytowaliśmy jego wypowiedzi, jego pracę w 2017 roku przy okazji tego nowego nowelizacji ustawy o szczepieniach dla dzieci. Później, kiedy walczyliśmy z 5G, cytowaliśmy jego pracę na temat wpływu fal elektromagnetycznych na kod genetyczny, na choroby cywilizacyjne. No i wreszcie był naszym heroldem, takim chyba najważniejszym w tej ostatniej rozgrywce o SARS-CoV-2. Na antenie NTV powstało wiele programów z moim udziałem i z udziałem dr Diany Wojtkowiak, ale nie tylko, gdzie wspominaliśmy o nim samym, o jego pracach. I myślę, że to jeszcze nie koniec. Myślę, że nadal będziemy tłumaczyli jego wypowiedzi, będziemy zdawali relacje z jego badań i ufam, że te ekipy młodych naukowców, które wedle świadectwa Didier Raoulta tak bardzo się starały z nim współpracować ostatnio, a to jest miara, taka najlepsza miara wielkości danego badacza, że te ekipy nie zaprzestaną swoich prac i że wspólnie razem no, damy radę temu, co nam zgotowano i uda nam się ocalić tych wszystkich ludzi, którzy nie słuchali wypowiedzi i profesora Montagnier i nie dowierzali jego słowom. Proszę Państwa, serdecznie dziękuję za wspólnie spędzony czas i proszę o dobre słowo i o modlitwę za spokój duszy profesora Montagnier, żeby tam po drugiej stronie znalazł odpowiednio wyposażone laboratorium, żeby mógł realizować dalej swoje naukowe pasje. Dziękuję Państwu.